Co dalej z Krzysztofem Piątkiem? To pytanie zadaje sobie cała piłkarska Europa. No, tak naprawdę to nie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek lada moment, albo gdy już to oglądacie, to jest już piłkarzem Fiorentiny, do której zostanie lub został wypożyczony z opcją wykupu. Piątek niewątpliwie jest w trudnym momencie swojej kariery i gdybyśmy oceniali ten ostatni rok, to pewnie wystawilibyśmy mu za ten rok dość niską notę. Natomiast wróćmy do początku tej historii. A to przecież nie jest aż tak historia odległa. Mówimy tutaj przecież o początku sezonu 2018-2019, gdy Piątkomania oponowała Polskę, ale też Genuę. Wszyscy pamiętamy pistolety, wszyscy pamiętamy ten szał na Krzysztofa Piątka. Wszyscy wtedy uwierzyliśmy, że mamy do czynienia z napastnikiem naprawdę wysokiej klasy. Jesteśmy narodem spragnionym piłkarskich gwiazd, bo fajnie jest, że Jan Bednarek radzi sobie w Premier League, fajnie, że Mateusz Klich radzi sobie w tej samej lidze, że Jakub Moder dość szybko przebił się do składu Brighton, fajnie też, że no nie wiem, Gikiewicz ma pewny plac w Bundeslidze, że Żurkowski czy Dawidowicz radzą sobie w Serie A, że Zieliński wyrasta na lidera Napoli, natomiast chcemy gwiazd, które będą łączone z największymi klubami w Europie. Wydawało się wtedy na tej fali tej ekscytacji wejścia Piątka do Serie A, że mamy właśnie takiego nowego Lewandowskiego wręcz. No może nie Lewandowskiego, ale gościa z ciut niższej półki. Takiego gościa, który będzie łączony z Realem, z Barceloną, z Liverpoolem, z PSG, no w najgorszym przypadku z Borussią Dortmund. Taką chyba najbardziej uroczą pamiątką z tamtego okresu jest ta nieszczęsna książka. Ja wiem, że rynek wydawniczy działa w dość specyficzny sposób, zwłaszcza ten rynek taki sportowy i trzeba wykorzystać moment, wstrzelić się w moment takiego hype'u i wsiąść do tego pociągu. Natomiast no, z dzisiejszej perspektywy to... Ja wiem, że dzisiaj książkę może napisać, nie wiem, każdy youtuber, który opowie wam o tym, jak kupił pierwszego kanona za pieniądze zebrane gdzieś na truskawkach w Niemczech, natomiast no dzisiaj, z takiej dzisiejszej perspektywy ta pozycja czytelnicza o Krzysztofie Piątku wygląda dość kuriozalnie. Tylko później Piątka dopadła rzeczywistość i oczywiście z dzisiejszej perspektywy możemy oceniać ten transfer z Milanu do Herty jako błąd. Tylko ja mam wrażenie, że błędem nie tyle było rozstanie się z Milanem, co błędem było akurat przejście do Herty Berlin i uwierzenie w ten projekt Herta będzie wielka, bo ja odejście z Milanu w jakiś sposób rozumiem. Milan wtedy ściągał Zlatana Ibrahimowicza, który oczywiście miał być gwiazdą numerem jeden tego zespołu i napastnikiem numerem jeden. Milan wtedy ściągał też Rafaela Leao i mam wrażenie, że dla Piątka to był taki transfer z cyklu odchodzę, bo chcę być niepodważalnym numerem 1, a nawet jeżeli będę numerem 2 w tej klasyfikacji napastników, no to takim niepodważalnym. Pojawiła się okazja z klubu, który miał wielkie aspiracje, który miał pompować wielkie miliony, który miał walczyć o europejskie puchary i który miał mieć Piątka jako gwiazdę zespołu na dziewiątce. No ostatecznie wielomilionowych inwestycji nie było, wielomilionowych transferów również, europejskich pucharów, no póki co i nie zapowiada się, żeby były, też nie ma. No i Piątek ostatecznie z tej hierarchii napastników, z tego pierwszego miejsca też spadł. Oczywiście mógłbym w tym momencie wrzasnąć i pośmiać się, że no właśnie Piątek to napastnik jednego sezonu i teraz czeka go jakieś mierne wypożyczenie, no ale za 2,5 roku to już na pewno Lechia Gdańsk i tam rywalizacja o miejsce w składzie ze 173-letnim Flavio Paixão. Ale wolę spojrzeć na to nieco wnikliwiej i choć będę surowy dla Krzysztofa Piątka, to postaram się dostrzec rzeczy, które no trochę uchodzą w takiej dość płytkiej dyskusji o samej formie, o samej pozycji Piątka w Europie. Zacznijmy od tego, że ta cała przygoda Piątka w Berlinie nie była
aż tak nieustającą pasą porażek. Po przerwie covidowej Piątek był najlepszym jokerem całej Bundesligi, gdy strzelił 6 goli z 9 strzałów, które oddał po wejściu z ławki. Generalnie odbił się trochę po tej rundzie w Milanie, gdzie, no można powiedzieć, raził nieskutecznością. Wystarczy popatrzeć na liczby. W rundzie w Milanie miał expected goals o prawie 4 gole wyższe niż to, co realnie strzelił, czyli no, marnował sytuacje strzeleckie, ale w Hercie już na początku expected goals 4,83 przy 4 golach. Kolejny sezon expected goals 9,11 i 10 goli. Nawet biorąc pod uwagę, że poprzedni sezon był zjazdem względem tej rewelacyjnej skuteczności w Genui, to i tak pod względem konwersji okazji strzeleckich na gole było całkiem nieźle. No ale później przyszedł uraz, przez który Piątek i stracił Euro 2020 i stracił początek przygotowań i początek sezonu w Bundeslidze. Zaczęły się schody. Oczywiście sprowadzanie tego do takiej tezy, że no Piątek to już rósł, on właściwie to już był w pełni formy, a tu nagle przyszła kontuzja i zniszczyła tę pięknie zapowiadającą się karierę. Taka teza jest nieuprawniona. Natomiast oceniając te ostatnie pół roku Piątka, no można powiedzieć, że gdyby nie uraz, no to pewnie byłoby lepiej, bo mam takie wrażenie, że gorzej po prostu już być nie mogło. Nie dziwię się zatem, że Piątek chciał ewakuować się już z Berlina, ale też nie dziwię się temu, że Hertha chciała z niego zrezygnować. Piątek jest bowiem takim napastnikiem, któremu będzie szło w zespołach, które kreują sporo sytuacji strzeleckich. Tymczasem żaden inny zespół w Bundeslidze nie ma aż tak niskiego współczynnika goli oczekiwanych jak Hertha. Jeżeli Hertha potrzebuje teraz napastnika, no to nie takiego napastnika jak Piątek, raczej gościa, który wymyśla coś z niczego. Piątek wraca zatem do Włoch. Mówię, być może gdy już tego słuchacie, to wypożyczenie do Fiorentiny jest już dopięte, natomiast z informacji Włochów, też z informacji, które ja gdzieś tam miałem, wynika, że najbliżej mu faktycznie do tej Fiorentiny i to jest już właściwie kwestia minut, godzin, maksymalnie dni. I mam wrażenie, że to zdecydowanie lepszy wybór niż to, o czym mówiło się wcześniej, bo na przykład Gianluca Di Marzio pisał o tym, że no Piątek właśnie jest już jedną nogą w Genoi. I mówiąc szczerze, mam wrażenie, że Genoa byłaby po prostu włoską wersją Herty. Też grająca pragmatycznie, też grająca defensywnie, nie tworząca sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych. Piątek na zasadzie sentymentu trafiłby w miejsce, z którego się wybił, ale to miejsce byłoby już całkiem innym środowiskiem. Jeżeli ktoś myśli, no strzelał w Genui, to nie wróci do Genui, no to sorry, ale wpada w pułapkę takiego myślenia czysto życzeniowego. No ale czy zatem Piątek będzie w stanie odbić się od coraz bardziej spadających, od coraz nikłych statystyk? No to będzie zależało przez następne pół roku w dużej mierze od tego, co ze swoją karierą będzie chciał zrobić Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic to na ten moment chyba najlepszy napastnik całej Serie A. Łączy się go z klubami angielskimi, ale on sam przebąkiwał o tym, że odejdzie dopiero latem. Wiecie, ile minut jesienią opuścił Vlahovic w Serie A? 12. Tylko 3 razy był zdejmowany przed końcem meczu i to na dosłownie epizodziki. W sumie nie dziwię się, gość sieknął 16 bramek w 20 meczach, nie było sensu wpuszczać za niego 30-letniego Kokorina. Ale czy będzie sens wpuszczania Krzysztofa Piątka? Piątek ma tak naprawdę pół roku na to, żeby udowodnić to, że to miejsce po Vlahoviciu powinien zająć właśnie on. I to mam wrażenie, co może być trudne dla Piątka, będzie zależało bardziej od treningów niż od meczów. No bo ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz przez następne miesiące Fiorentina sadzała Vlahovicia, który ma pójść za wielkie pieniądze i to naprawdę wielkie, bo mówimy o 22-latku, który strzela na pęczki, że będzie tego napastnika sadzała na ławce i grała, nie wiem, raz Piątek, raz Vlahovic. No nie miałoby to najmniejszego sensu. Pewnie Piątek będzie wchodził na 15-20 minut. Ale plus jest taki, że Fiorentina kreuje sporo sytuacji strzeleckich i jeżeli Piątek te epizody wykorzysta, no to dlaczego Fiorentina miałaby go nie wykupić? Zwłaszcza, że będzie miała duże pieniądze i wydatek rzędu kilkunastu milionów euro na Piątka nie będzie aż tak dużą przeszkodą.
Jest też druga kwestia, bo co dalej z Piątkiem w kadrze? Jeszcze w eliminacjach do Euro dawał sporo. Miał też taką rzadką umiejętność, że, no wybaczcie, strzelania goli z dupy. Co Piątek wbiegł w pole karne, to piłka gdzieś tam się odbijała, spadała mu pod nogi, a on tę piłkę już do bramki wpychał. No ale jesteśmy w 2022 roku i zastanówmy się, który jest Piątek w hierarchii polskich napastników. Numerem jeden bezapelacyjnie jest taki gość z Bayernu, może kojarzycie, Lewandowski się nazywa. Numer dwa, no chyba Arek Milik, który odbudował się we Francji, też po drobnych problemach zaczął strzelać, chociaż biorąc pod uwagę ten sezon, no to rozstrzeliwuje głównie słabsze drużyny w Pucharze Francji, ale biorąc pod uwagę ten ostatni rok, no to jednak Milik. Numer trzy, no tutaj możemy dyskutować. Wydaje mi się, że albo Adam Buksa, albo Karol Świderski. Mówię, oceniając to ostatni rok, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji Polski. Do tego w Japonii nie przestaje strzelać Jakub Świerczok. Wydaje się, że ten ostatni rok lepszy też był dla Kacpra Przybyłko, który strzelił w Filadelfii 17 bramek i zaliczył 4 asysty. Piątek na ten moment wyprzedza zatem Klimale, Stępińskiego, Niezgodę, Białka, Wilczka, Kurminowskiego, Kownackiego, no i cały zastęp napastników z Ekstraklasy, których pewnie jakoś niespecjalnie rozpatrujemy w kontekście w ogóle powołania do reprezentacji Polski, no chyba, że jesteś akurat Fabianem Piaseckim albo Karolem Angielskim i chętnie zobaczyłbyś tego zawodnika, czyli siebie w kadrze. Trudno zatem oczekiwać, że Piątek przez następne pół roku dobija do tego poziomu reprezentacyjnego, no chyba, że naprawdę Wlachowicz odejdzie teraz, ktoś rzuci, nie wiem, 80 milionów euro i Fiorentina powie, no dobra, no musimy już to zaakceptować, bo innej siły już nie ma i wtedy Piątek będzie miał naprawdę świetną szansę na to, żeby przebić się znów we Włoszech, żeby strzelać gole w drużynie, która gra ofensywnie, natomiast wydaje mi się, że na Piątka w kadrze takiego Piątka z czasów tych pierwszych Włoch, no to naprawdę na takiego Piątka będziemy musieli poczekać do jesieni. A czy Piątek będzie drugim Teodorczykiem, który zaraz wyląduje w Margaricie Capricciosa? No nie, jeśli ktoś stosuje takie porównania, to mam wrażenie, że sorry, ale no trochę rozjeżdża się takim osobom obraz. Z jednej strony mamy Piątka, który co by nie mówić, od wyjazdu z Polski strzelał gole w czołowych ligach świata i po którego sięga teraz zespół z aspiracjami do gry w Europie. Z drugiej strony Łukasz Todorczyk, który miał świetny sezon w Anderlechcie, ale potem zjechał tak mocno, że właściwie przez dwa lata niemal nie grał w piłkę. Ostatecznie wylądował w jednej z najsłabszych drużyn Serie B. No dobra, na co moim zdaniem stać Piątka? No Piątka stać na to, żeby być niezłej klasy napastnikiem takiego klubu ze średniej europejskiej półki. Może Fiorentina będzie nawet powyżej aspiracji Piątka, powyżej tego, co on umie, bo ja mam takie przekonanie, że Krzysztof Piątek trochę uciekł mu futbol, uciekł w futbol napastnikom takim jak on, bo jednak ci napastnicy teraz są bardziej mobilni, są bardzo pracujący poza polem karnym, są inteligentnie wchodzącymi zawodnikami z drugiej linii. Patrz Robert Lewandowski, patrz Romelu Lukaku w Interze, patrz Harry Kane w reprezentacji Anglii. Jak popatrzycie sobie na tych napastników, to oni właściwie w polu karnym tylko przebywają, wbiegają tam. To nie jest tak, że stają na piątym metrze, podnoszą ręce i krzyczą do kolegów, strzel we mnie, tu mam głowę, w to traf, proszę traf w to. Jednak wykonują dużo pracy też poza polem karnym, a Piątek jest jednak napastnikiem, nazwałbym go napastnikiem stacjonarnym. No ale czy Piątek może w takiej Fiorentynie zakotwiczyć na dłużej i strzelać, dajmy na to, po 18-20 goli w sezonie? Moim zdaniem tak, bo to jest napastnik, który ma bardzo dobrą orientację w samym polu karnym. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który czuje tę szesnastkę i który, gdy już ta okazja przyjdzie, to on ją po prostu wykorzysta. Ta konwersja goli oczekiwanych na bramki w jego przypadku jest dość dobra. I to ważne też, że napastników w wieku Piątka, z rocznika Piątka, na takim wysokim poziomie europejskim nie ma dużo. I mówię serio, jak chcecie sprawdzić, wejdźcie sobie na Transfermarkt i obczajcie, bo dla mnie okazało się to wręcz zaskakujące. No a poza tym, jeżeli Piątek odbił się od Bundesligi, jeżeli ta przygoda z Piątkiem, z Bundesligą nie była udana,
to wcale nie oznacza, że Piątek nie poradzi sobie w innej lidze. Jak nie wierzycie, to zapytajcie chociażby takiego gościa jak Arkadiusz Milik, jak Osimhen, jak Immobile, czy jak De Jong. Po nieudanej przygodzie w Bundeslidze dla napastnika dalej też jest jakaś forma życia. No i to by było na tyle, ja za dzisiaj dziękuję. To był program Smykałka, ja nazywam się Damian Smyk, kłaniam się, no i do usłyszenia za tydzień.